Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla Was 3 filmiki, które podbijają internet. Czas na kolejną aferę, o której mówi cały internet. O gangu Albanii pewnie słyszeliście. Albanii to gang z Albanii, to gang z Albanii. Artysta Popek podbija internet, akademiki, ulicznych DJ-ów, ale i... podstawówki. Gdyby ktoś nie usłyszał, o czym śpiewają, pomogę. Teraz możesz śpiewać razem z nimi. Patrząc na dzieciaki z tej dyskoteki, można zobaczyć, że pita nad głową to dla nich codzienność. Niektóre mają ledwo metr. Wiecie, to są dla nich ostatnie dni wolności. Taka impreza przed komunią. O tym wypowiedziały się też media, Wyborcza, Onet, WP, w końcu przyszłość narodu. Aby nie było, za moich czasów podstawówki, gimnazjum też były kontrowersyjne piosenki, które puszczano na dyskotece. Bania u cygana, hej! Bania u cygana do rana! Tylko fakt, przy popku to wygląda jak disco polo. Teraz trochę technologii. Volvo jako pierwsze szczyciło się automatycznym systemem hamowania. Była huczna prezentacja, która moim zdaniem się udała, w końcu samochód się zatrzymał. Były testy niezależnych dziennikarzy. Chyba to nie stoi. Ale podobno teraz wszystko działa bez zarzutu. Mamy tu ochotnika, oczywiście może być to potrzebny pracownik, którego najmniej szkoda i którego wyznaczył szef, ale brawo za odwagę. Mamy i nowe Volvo. Dalej uważam, że wszystko się udało, samochód się zatrzymał. Możliwe, że trzeba lekko dopracować system, a może za kółkiem siedziała kobieta. Dobra, koniec tych żartów o kobietach. W końcu w ostatnim odcinku wywołało to lekką burzę o tym, kto lepiej prowadzi. Aby nie było, faceci za to są zbyt pewni siebie. 2 osobowe i 1 tir? Co to dla mnie? Spokojnie przeżyli i to jest dowód, że nie musisz kupować Volvo. Każdy samochód ma system automatycznego hamowania, w tym modelu to jest RUF. Każdy chce być gwiazdą internetu, mam dla Was oryginalny pomysł. Tak, pić wodę codziennie. Macie tu blisko 3000 filmików, gdy John pije wodę. Jednym słowem, internet. Najpopularniejszym filmikiem jest, gdy John, uwaga, pije wodę. Chociaż możliwe, że to przez dodatkowy podpis WISOS. Film wysłał Kuba i przez niego zużyłem trochę czasu. Obejrzałem każdy odcinek i uważam, że można to skopiować do nas. Codziennie jedno piwko, pół litra, litr. Co to dla Polaka? Czekam na kogoś, kto się na to zdecyduje i ma u mnie suba i wiernego widza. To tyle w tym poszukiwaczu. Pełne filmy masz w opisie. Jeżeli Ci się podobało, proszę zalajkuj, skomentuj i przede wszystkim subskrybuj. My się widzimy już w sobotę i codziennie na moim Facebooku. Hej! Ogon na głową! Ogon na głową! Od kolejnego odcinka widzimy się w poniedziałki, czwartki i soboty o 18:00. Tak się umawiamy. Pierwszy filmik wysłało mi kilkanaście osób, przez co nie mogłem ich wszystkich wymienić, dlatego będziecie w opisie.